A dziś w Onet Rano Raport mam przyjemność rozmawiania z dwoma naszymi znakomitymi dziennikarzami. Pierwszy w studiu, drugi w Ukrainie, najpierw Warszawa. Marcin Wyrwa, korespondent wojenny Onetu. Marcin, dzień dobry, witam cię dzień bardzo dobry, serdecznie. Witam się, witam państwa. Oczywiście powodów do rozmowy na temat Ukrainy może być bardzo dużo, ale punktem wyjścia będzie historia, którą znajdą państwo w Onecie. Ja oczywiście nie będę jej całej czytał, przeczytam tylko i wyłącznie sam początek, żeby państwa zachęcić, a Marcin opowie, o co w tej historii chodzi i jak do niej dotarł, bo historia jest naprawdę fascynująca. W styczniu jednostki specjalne Wojskowego Wywiadu Ukrainy przeprowadziły się na kontrolowany przez Rosjan brzeg Dniepru i zaatakowały siły wroga. Kiedy żołnierze szturmowali ukraiński wywiad, realizował jednak zupełnie inny cel. Do tych 10 minut walki przygotowywaliśmy się 2 miesiące, ale były przykrywką dla zupełnie innej historii, opowiada mi, czyli Marcinowi Wyrwałowi, analityk wywiadu. Polecam państwu cały ten artykuł. Powiem zupełnie szczerze to, co mówiłem Marcinowi przed anteną, że czytałem ten artykuł z wypiekami na twarzy jak najlepszą książkę, albo oglądałem, albo jakbym oglądał najlepszy film. Co będzie dalej? Co będzie za chwilę? Co się będzie działo? Marcinie, opowiedz w skrócie o tej fascynującej historii, tej jednej i tej drugiej, która działa się obok, która była najważniejsza. Ja wiesz, ja wysłuchiwałem tej historii. To, co ty czytałeś, to ja słuchałem z wypiekami na twarzy. Nie wierzyłem, że słucham tego, co się do mnie mówi. Też w ogóle sam sposób, w jaki dotarłem, był dosyć dziwny. Najpierw, teraz ostatnio, jak byłem w Ukrainie, w Kijowie spotkałem się z dwoma żołnierzami, z dowódcą i szefem sztabu rosyjskiej jednostki specjalnej, która walczy dla Ukraińców. I ci żołnierze opowiedzieli mi w bardzo ogólnych słowach, mówią, słuchaj, tam była taka historia, jesteśmy bardzo z tego dumni, przeprawiliśmy się przez Dniepr, tam była bardzo ostra walka, zabiliśmy iluś Rosjan, wzięliśmy jednego jeńca, ale tak szczegółów nie możemy ci opowiadać, ponieważ no, nie, po prostu nie możemy tego zrobić, to jest tajemnica wojskowa. To mnie bardzo zainteresowało, no ale no, nie mogą, to nie mogą, tak? Natomiast 10 dni jakieś później, w zupełnie innym miejscu Ukrainy, spotkałem się z analitykiem wywiadu wojskowego Ukrainy. Wspomniałem mu o tej historii i okazało się, że on ją nie dość, że zna, ale ten człowiek ją przygotowywał. I on powiedział wtedy, wiesz co, wykonał jakiś tam telefon, mówi, a to ja chyba mogę już ci ją opowiedzieć i nawet chyba dostarczymy ci jakieś materiały do niej. Opowiedział mi historię o tym, jak to jest wojna, jest deficyt czasu, deficyt ludzi, prawda? Nie mamy czasu na przygotowanie niczego, a jednak gdzieś z tyłu, gdzieś za frontem pracują całe zespoły analityków, którzy przez wiele miesięcy przygotowują się do pojedynczych akcji. Przez 2 miesiące przygotowali się do akcji, która faktycznie, jeżeli chodzi o samą walkę, to trwała 5 minut, a sam pobyt na brzegu 10 minut. Czyli bardzo krótko, ale 2 miesiące przygotowań. I ja myślę, że dopiero z tego artykułu sami ci żołnierze jednostki specjalnej dowiedzą się o tym. No my tego nie powiemy państwu, no pozostawimy państwu troszeczkę do czytania, tak? Oczywiście. Dowiedzą się o tym, że cały cel tej akcji, bo oni do tej pory są przekonani, że chodziło o to, żeby narobić jakiegoś rabanu, chaosu na rosyjskim brzegu. Nie, cel tej akcji był zupełnie inny i rozgrywał się całkowicie za ich plecami, poza nimi. A warto też dodać, że akcja rzeczywiście była brawurowa i też warto pokazać jedną osobę, o której ty też piszesz w tym artykule i ten fragment też tam możemy wysłuchać. To jest żołnierz, który walczył po stronie rosyjskiej, który poddał się w czasie tej akcji. No właśnie w taki sposób też opowiada o rzeczach, które są niezwykle istotne dla wywiadu wojskowego Ukrainy. No i też ta akcja, która tutaj była tym głównym celem całej tej akcji, rzeczywiście jest niesamowicie fascynująca i niesamowicie ważna akcja wywiadowcza. Zachęcam, żeby do tego artykułu zajrzeć. Tam wszystko dokładnie jest opisane, ale naprawdę historia jak z najlepszego filmu, czy też najlepszej książki. Marcinie, przy okazji tego artykułu też natychmiast pojawia mi się w głowie pytanie. To jest jedna akcja na tak naprawdę bardzo małym obszarze, bo tu chodziło bodajże o 5 na 8 kilometrów. O taki prostokąt, który no, był sprawdzany. Jeżeli chodzi o samą akcję, to ona w ogóle rozgrywała się na, no nie wiem, 100 metrach kwadratowych może, góra. I powiedz, takich brawurowych akcji, które dotyczą tak małych wycinków, bardzo istotnych wycinków na mapie Ukrainy, może być więcej w tym momencie, które się
toczą w tym kraju? Nie może być, ale jest ich więcej. Każdego dnia, jak rozmawiamy, żołnierze jednostek specjalnych wychodzą poza tak zwaną linię zero, to znaczy na ziemię niczyją albo wręcz zajętą przez Rosjan i wykonują tam różne zadania od najprostszych, czyli na przykład rekonesansu, kto gdzie jest i co robi, po bardziej skomplikowane jak zajęcie jakichś przyczółków, po te już super skomplikowane, taka jak ta łodzie motorowe, cała technika, sprzęt specjalny, no i cele, które są bardzo niejednoznaczne. Ja tylko dodam jeszcze, żeby Państwa, mam nadzieję, że już nie trzeba, ale gdyby trzeba było to, żeby jeszcze bardziej zachęcić do tego artykułu, że przy okazji tej akcji, a wszyscy wiemy, no bo Ty, Marcin, to widzisz i o tym opowiadam, że wojna to w dużej mierze chaos, ale w tej akcji dopracowane było wszystko co do niemalże sekundy. Wyjazd łodzi, na których byli żołnierze, wystrzał rakiet, które miały w tej sekundzie uderzyć w dany budynek i to wszystko rzeczywiście skoordynowane znakomicie, ale tak, muszę zapytać tam na sekundy wszystko było planowane. Ale o jeszcze jedną rzecz muszę zapytać. Kiedy mówimy teraz o wojnie w Ukrainie, kiedy mówimy o Rosji, to pojawia się jeszcze jeden wątek, który właściwie towarzyszy nam od początku tej wojny. Zagrożenie nuklearne. Władimir Putin w sobotę mówi o tym, że będzie do Białorusi przerzucał część swojego arsenału nuklearnego. Co to może dla nas oznaczać? Czy jest to jakieś poważne zagrożenie, czy też nie, twoim zdaniem? No tak, ci z Państwa, którzy żyją trochę dłużej, którzy pamiętają lata 80. chociażby, no to pamiętają, że to były takie klasyczne wstawki. W dzienniku telewizyjnym komunistycznym pokazywano nam mapy, gdzie to złe NATO stoi ze swoimi rakietami jądrowymi. Można było sprawdzić, która rakieta jądrowa uderzy akurat w nasz obszar. Czyli to propaganda. Oczywiście, że propaganda, ponieważ przecież Putin opowiada, że przenosi na Białoruś rakiety jądrowe, podczas gdy od lat duża część arsenału jądrowego Rosji przecież jest w obwodzie kaliningradzkim, który przylega do nas, więc no, nic nowego pod słońcem. Marcin wyrwał ze studia w Warszawie, a teraz przeniesiemy się do Ukrainy, bo tam nasz drugi reporter, który do Ukrainy jeździ w ostatnich miesiącach dość często, Bartłomiej Bublewicz. Dzień dobry, Bartku, witaj. Ty jesteś w drodze do Czarnobyla, o którym z kolei jutro w Onet Rano będziemy więcej mówić, ale temat broni nuklearnej. Powiedz, jak te zapowiedzi Władimira Putina z ostatniej soboty były odbierane w Ukrainie? Czy Ukraińcy rzeczywiście boją się tego, że Władimir Putin może użyć broni nuklearnej podczas tego konfliktu? W odbiorze tych deklaracji Władimira Putina Ukraińcy raczej używają jednego słowa: prowokacja, kolejna prowokacja, bo Kreml nie po raz pierwszy przecież straszy użyciem broni nuklearnej, broni jądrowej. Wcześniej takie zapowiedzi pojawiały się w kontekście odbijania terenów zajętych wcześniej przez Rosjan, przez Ukraińców, no ale do tej pory te deklaracje Kremla i jego zapowiedzi były raczej gołosłowne, bo przecież duża część terenów, chociażby to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, została przez Ukraińców ponownie zajęta bądź też odbita. Dlatego tutaj to słowo prowokacja jest najczęściej używane i Kreml lubi prowokować w różnych sytuacjach i do tego też już nas przyzwyczaił. Dmitrij Miedwiediew zazwyczaj był takim człowiekiem Władimira Putina, który o broni jądrowej mówił najwięcej w kontekście wykorzystania jej potencjalnie w konflikcie na Ukrainie i też straszenia państw Zachodu przed dalszym zaangażowaniem się w ten konflikt. Dlatego prowokacja jest tutaj najlepszym słowem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał także z szefem do spraw energii atomowej ONZ. Tematem tej rozmowy była Zaporowska elektrownia atomowa i przypomnijmy, że ta Zaporowska elektrownia atomowa jest kontrolowana przez Rosjan i Wołodymyr Zełenski podkreślał, że nie są w stanie Ukraińcy kontrolować i zagwarantować bezpieczeństwa nuklearnego na tym terenie. Takich punktów zapalnych jądrowych jest oczywiście więcej i ten temat pojawia się właściwie od początku konfliktu. Władimir Putin i Kreml lubi straszyć swoim arsenałem nuklearnym. Ukraińcy podchodzą do tego z dystansem, ale także reagują w ten sposób, chociażby apelując do ONZ o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
uspokajający głos i ze studia w Warszawie, i teraz z Ukrainy, Bartłomiej Bublewicz. Bartku, bardzo tobie dziękuję. Życzę tobie, żeby ten dzień dzisiejszy był dla ciebie tak spokojny i tak piękny, jak to, co za twoimi plecami. Piękne widoki. I niech taki to też będzie dzień. A jutro spotkamy się w Onet Rano przy okazji wizyty Bartka w Czarnobylu, czyli też ważny temat przy okazji tej wojny, ale też i przy okazji historii, ponieważ to miejsce też było ważne w ostatnich miesiącach. Tak jak i ważne w ostatnich miesiącach jest Ukraina, chociaż ostatnio świat patrzy też i na inne punkty na mapie. Izrael to ten kraj, którym zajmuje się teraz w dużej mierze światowa polityka, i o tym, co dzieje się w Izraelu, za moment ze swoim gościem będzie rozmawiał Bartosz Węglarczyk. Ja państwu bardzo dziękuję za dziś. Spotkamy się jutro w Onet Rano Raport. Do zobaczenia.